modlą się pod figurą, a diabła mają za skórę. Modlą się pod figurą, a diabła mają za skórą. Duma Królowej Polski, która w tym roku odbędzie się 11 czerwca. Zapraszamy gorąco. Do zobaczenia. Chrześcijanie, tańczy, 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 tańczy. Tańczy, tańczy, tańczy jego ciało. Jest 11 minut po godzinie 13. Zapraszam na aktualności dnia. Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. Witam serdecznie, panie profesorze. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Panie profesorze, nowy tydzień rozpoczął się, poniedziałek, zatem przed nami wiele, jak praktycznie każdego tygodnia, różnych wydarzeń, w tym także politycznych. Na koniec poprzedniego dowiedzieliśmy się z portalu w polityce.pl, że w IPN-ie miałyby być papiery na Adama Hadasza, a więc człowieka, który wiele razy był rozpoznawany pod krzyżem, później uczestniczył w kampanii Bronisława Komorowskiego, był z nim widziany, widoczny, pojawiają się w internecie memy, bowiem Hadasz dawniej miał nazywać się Dobosz, miał donosić na kolegów w Jastrzębiu, gdy pracował na kopalni, no i pseudonim jego miałby być Matka, więc niektórzy żartują sobie właśnie również z tego pseudonimu. Co takie informacje, które no po 27 latach od roku 89, kiedy ta historia nam się toczy, kiedy widzimy różnego rodzaju decyzje decydentów, środowiska na przykład wokół byłego prezydenta pana Bronisława Komorowskiego, no i teraz niejakiego Adama Hadasza,
również przytulającego się do Bronisława Komorowskiego, albo odwrotnie, Bronisława Komorowskiego przytulającego się do Adama Hadasza. Co one nam mówią tak naprawdę? Bo wydaje się, że ta sytuacja po tylu latach powinna już być jasna, czysta, klarowna, a okazuje się, że nie jest. Oczywiście sprawa jest złożona, dotyczy wprawdzie jednej osoby, nie samego świecznika życia politycznego, ale rozgrywanego przez różne osoby z pierwszych stron gardy. Ale na pewno sprawa nie jednostkowa, bo proszę sobie przypomnieć, że główna teza krytyków pewnego układu pookrągłostołowego, który nie dokonał dekomunizacji i pełnej lustracji, główna teza jest taka, że to dziedzictwo PRL-u ciążyło i ciąży jeszcze, ale przede wszystkim ciążyło na III Rzeczpospolitej w sposób niepomierny, szczególnie jeśli bierzemy pod uwagę wymiar życia społecznego czy politycznego. Naturalnie najbardziej głośną sprawą ostatnio była sprawa Szafy Kiszczaka, a zarazem sprawa Lecha Wałęsy i dochodzenia do tego, jaka była jego przeszłość w latach 70. Ale rozwikłanie tej zagadki otworzyło nowe pytania, zwłaszcza pytania dotyczące, jaka była rola, albo inaczej, dlaczego Lech Wałęsa po 1989 roku zachowywał się tak, a nie inaczej w polityce. Czy ta przeszłość, czy ta szafa symboliczna wpływała na jego decyzję? I teraz oczywiście to jest postać kluczowa z pierwszych stron gazet, prezydent i tak dalej, ale takich ludzi różnorako uwikłanych w tę przeszłość jest niemiara i wydaje się, że przykład tego nieszczęśnika ilustruje w jakimś sensie nie tylko jego powiedzmy jakieś poplątanie charakterologiczne, bo pamiętajmy, jeśli ktoś tego typu prowokacje robił pod krzyżem na krakowskim przedmieściu, a z drugiej strony widać było, że to jest prowokacja, a nie jego działanie, powiedzmy, zgodne z intencją, jaką mogłoby to być opisywane, no to mamy do czynienia z jakimś takim bardzo charakterem poplątanym, a z drugiej strony widzimy, że niekoniecznie jest to działanie samodzielne, czyli to wiadomo nie jest, jak była rozgrywana katastrofa smoleńska, jak była kwestia krzyża na krakowskim przedmieściu rozgrywana, jak tutaj były uwikłane różne środowiska typu środowisko Janusza Polikota. Jeśli do tego nałożymy pewne powiązania ze służbami PRL-owskimi zadawnione, ale i zadawnione pewne uzależnienia w tym zakresie, no to nam to o wiele więcej mówi o tym zachowaniu, o zachowaniu tego człowieka. Ale z drugiej strony mówi nam to, czym III Rzeczpospolita była, że jest to brzemię komunizmu, postkomunizmu bardzo tutaj ciążyło i wciąż jest pewnym zadaniem dla obecnych władz i dla obecnego pokolenia, żeby to ten garb z Rzeczpospolitej zrzucić. No właśnie, bo to nie jest kwestia jakiegoś jednego człowieka tylko i wyłącznie, ale pewnego rodzaju systemu, a także różnego rodzaju oddziaływań, podejmowanych decyzji przecież przez te 27 lat, które później skutkują na życiu wewnętrznym ojczyzny, no i relacjach także międzynarodowych, bo pamiętajmy, że to, co jest w naszych szafach, to zapewne i dużo więcej jest w szafach poza granicami. No to jest ostatecznie, gdybyśmy tak chcieli skwitować to, o czym mówimy, jest kwestią niezależności Rzeczpospolitej oczywiście, bo im więcej ludzi aktywnych w życiu publicznym, w jakimkolwiek aspekcie tego życia, ma tego typu uwarunkowania i uzależnienia, tym jest gorzej dla zdrowia tego państwa, a zarazem do jego samodzielności. No to jest rzecz oczywista, ktokolwiek ma takie narzędzia szantażu lub wpływu, absolutnie jest w stanie jakby manipulować biegiem wydarzeń, a ta manipulacja kończy się dla samego państwa. Został zaprzysiężony, to już drugi temat.
który chciałbym na początku tygodnia poruszyć. Nowy sędzia Grzegorz Trybunału Konstytucyjnego, Grzegorz Jędrejka. Pan prezydent podczas zaprzysiężenia mówił, niezwykle ważne jest utrzymanie ładu konstytucyjnego i to jest też o tyle ważna nominacja, że Trybunał Konstytucyjny jutro ma zebrać się w pełnym składzie. Pierwszy raz, odkąd jego prezesem została pani sędzia Julia Przyłębska i to ona ma przewodniczyć obradom Trybunału. Będzie także sędzią sprawozdawcą. Temu posiedzeniu zapewne będzie się wiele mediów i nie tylko przypatrywać, no bowiem są głosy w Trybunale Konstytucyjnym, że w Trybunale są problemy, że zdaniem niektórych sędziów Sąd Konstytucyjny pod przewodnictwem Julii Przyłębskiej nie pracuje prawidłowo, że należałoby się nad sposobem procedowania zastanowić, że te sprawy też nie idą tak, jak miały iść, tylko no, są odkładane. Pani sędzia, zdaniem tych, którzy tak twierdzą, nie widzi potrzeby rozmowy i decyzje miałyby nie podlegać dyskusji, konsultacji. Czy Trybunał Konstytucyjny pana zdaniem będzie w dalszym ciągu istniał jako temat, czy też ta sprawa no, będzie rozwiązywana tak, jak rozwiązana być powinna? Czy Polacy będą znowu słyszeć o Trybunale? Wydaje się, że będą słyszeć. To nie za sprawą tego, co się wewnątrz Trybunału dzieje, chociaż tam, jak wiemy, są sędziowie z różnych nominacji poprzedniej ekipy i obecnej, więc na pewno wewnątrz łona tego Trybunału będą różne spory, ale to wydaje się, czy różnice zdań, to wydaje się to być nawet rzeczą naturalną i wcale nie dziwną. Natomiast kwestia jest taka, że widzimy, że Komisja Europejska, przynajmniej w osobie Timmermansa, jest totalnie zorientowanego rzeczywiście w niuansach prawnych i konstytucyjnych Polski. Chce tę sprawę grzać. Oczywiście jest pytanie, dlaczego nie jest to kwestia wewnętrzna związana z kondycją samego Trybunału, w moim przekonaniu, ale jest to jak gdyby konsekwencja pewnej układanki międzynarodowej i pragnienia jednak albo upokorzenia Polski, albo nawet ukarania, no bo wiadomo jest, że szczególnie dla środowisk lewicowych, a wydaje się, że Timmermans prezentuje i w dużym stopniu, kwestia rządów prawicowych w Polsce jest kwestią na tyle nieakceptowalną, że no, cały czas się to dzieje. Druga jest rzecz taka, że tworzy się pewna nowa konfiguracja geopolityczna. Wielu bierze pod uwagę możliwość rozpadu Unii Europejskiej, a więc będą się tworzyć nowe konstelacje i Polskę starano by się zmarginalizować. Bo wiemy o tym, że nawet jeśli na szczyt G20 będzie ona zaproszona, to odzyskuje swoją bardzo ważną pozycję podmiotową na arenie międzynarodowej, po wizycie Angeli Merkel na przykład i tak dalej. Więc toczy się pewna gra o Polskę. Natomiast już w tej chwili o wiele bardziej to, co się zwie wewnętrznym życiem politycznym Polski, nawet tym opozycyjnym, czy w wydaniu prasowym, czy w wydaniu ściśle parlamentarnym, jest używane nieraz jako narzędzie tych zewnętrznych sił, a nie odwrotnie, bo wiemy o tym, że wielokrotnie oceniano, że to polska opozycja animuje zewnętrzne ataki na Polskę, ale jest też odwrotnie. To zewnętrzne czynniki geopolityczne, które nie widzą podmiotowej pozycji dla Polski, używają w sposób cyniczny środowisk lewicowo-liberalnych po to, żeby animować pewne konflikty, a zarazem osłabiać całą państwowość polską i jej podmiotowość na arenie międzynarodowej. To się dzieje. Natomiast drugi kontekst tego wszystkiego, to już tego nie jest nawet spór o Trybunał Konstytucyjny, on będzie tłem, ale jest spór o reformę polskiego sądownictwa. Doskonale wiemy, że przygotowany projekt zmian no, jest oprotestowany przez prawda, te środowiska, nazwijmy, wymiaru sprawiedliwości, czy z wymiaru sądowniczego i okupują się jak gdyby na różnych pozycjach, znaczy twierdząc, że niezależność sądów jest tak daleko posunięta, iż one same jak gdyby powinny się korporacyjnie tylko rządzić
i nie ma możliwości zewnętrznego, czyli politycznego wpływu na bieg tego, co się w tych organach dzieje. W związku z czym jest taka wojna informacyjna. Podgrzewanie Trybunału Konstytucyjnego jest po to, ażeby użyć tego do tej walki. Panie profesorze, wspomniał pan także o tym kontekście europejskim. Znamy sprawę Timmermansa, który tak jakby uwziął się na Polskę, a może reprezentuje jakieś interesy i jest tym, który właśnie ma krzyczeć i ciągle strofuje Polskę. Z drugiej strony kłopoty Martina Schulza, który przecież został szefem niedawno, został szefem SPD, został szefem SPD na kandydatem na kanclerza Niemiec. Okazało się, że teraz ma przewagę nad Angelą Merkel. Dwie kadencje był szefem Parlamentu Europejskiego. No nic się do niego nie przyklejało, no poza zachowaniem, poza również wobec Polski naturalnie, ale no nie było żadnych sensacji specjalnie wyjmowanych na światło dzienne z nim związanych. Teraz są. Dlaczego? To dobre pytanie, zresztą dzisiaj podejmowane przez portal Polityce.pl i nie tylko. Otóż wiemy o tym, że sam Schulz był, w ogóle ta sytuacja była antypolską przez Parlament Europejski inspirowana. Bezwzględnie obecny szef socjaldemokratów w Niemczech spełnia rolę Timmermansa, tylko jeszcze bardziej był w tym zapiekły. Natomiast w tej chwili jako kandydat na kanclerza Niemiec to nie może wypowiadać się tak niedyplomatycznie, bo według mnie jest, że raz to mogłoby szkodzić jego wizerunkowi, a dwa też relacjom polsko-niemieckim. Zresztą jeśli on został kanclerzem, to sądzę, że te relacje by się mogły znacząco pogorszyć z wielu względów, również z powodów jego bardzo takiego ideologicznego podejścia do polityki. Jest to polityk radykalnie opowiadający się po stronie lewicowej. Natomiast druga rzecz, to są te rzeczywiście skandale finansowe, które się pojawiają. Rzecz namienna, bo się dopiero ujawniło w momencie, kiedy on przejawiał czy wyraził te ambicje polityczne i rzeczywiście to może być dokładnie odzwierciedlenie pewnej wewnętrznej walki niemieckiej, a zarazem ogólnoeuropejskiej. Otóż Angela Merkel została zdefiniowana przez środowiska euroentuzjastyczne jako ostatnia nadzieja dla rozpadającej się Unii. Po Brexicie te tendencje odśrodkowe są na tyle silne, że środowiska federacyjne naprawdę są przerażone każdymi zbliżającymi się wyborami, a przynajmniej wybory we Francji, w Holandii, ale też w krajach, gdzie ten ruch eurosceptyczny mocno narasta. Zresztą w samych Niemczech on jest już silny. W związku z czym wiadomo jest, że Angela Merkel ma pewną pozycję międzynarodową i pewną sprawność w tym zakresie. Sam Schulz jest kontrowersyjny. I prawdopodobnie te rzeczy, które są mu dzisiaj wyciągane, być może zupełnie prawdziwe, ale tak jak będzie słusznie zauważył, dlaczego teraz, to są w tym kontekście. Pytanie jest, czy nie wyolbrzymiane, to już jest pytanie merytoryczne, natomiast w sferze tej gierki politycznej ma to drugorzędne znaczenie, chodzi nade wszystko o obniżenie jego poparcia, jego pozycji, bo wiadomo jest, że został tym szefem SPD. Radykalnie poparcie dla partii i dla niego samego jako kandydata na kanclerza wzrosło. Ale to jest to doświadczenie, zresztą dziennikarze polscy to bardzo umiejętnie podchwycili, doświadcza pewnej presji, którą sam niedawno wywierał na Polskę, a z przyczyn zupełnie bezsensownych czy bezpodstawnych, natomiast też takich argumentów używał, które po prostu były od strony merytorycznej jego utrzymania. To jest to pewne doświadczenie, natomiast musimy wiedzieć, że w kontekście ogólnoeuropejskim toczy się w tej chwili gra o to,
czy uda się w Unię w starym kształcie utrzymać, czy też ona będzie się rozpadać i redefiniować na nowo poprzez różne lokalne partie, układanki czy koalicje. Angela Merkel jest dla tych starych federalistów nadzieją, a jeśli Martin Schulz wygra, no to absolutnie ona wypada z tej gry, a on no, w każdym tego słowa znaczeniu jest postacią konfliktową. Proszę sobie przypomnieć jeszcze czasy Berlusconiego, który no nie w niewybrednych słowach opisywał go, prawda, czy porównywał do pewnych zachowań jeszcze z czasów hitlerowskich, więc postać kontrowersyjna, która z pewnością nie będzie sklejać, ale wywoływać pewne konflikty. A w tych grach politycznych widzimy, że element taki prasowy, czy pewnych skandali z tym związanych, zwłaszcza dotyczących korupcji, powodują, czy mogą powodować osłabienie poszczególnych kandydatów. Ja przypomnę choćby kandydaturę prezydenta Francji, François Fillona, który ma teraz ogromne problemy i może w ogóle w tych wyborach do drugiej tury nie przejść. Ten tydzień z pewnością dostarczy nam wielu ciekawych informacji, a te informacje wywołają pewnie gorące emocje, między innymi te sprawy, o których mówiliśmy, no ale przecież przed nami także walka o emisję gazów cieplarnianych i spotkanie ministrów Unii Europejskiej, ministrów środowiska. Przed nami także debata o drzewach, czyli tej sławetnej wycince. Przed nami także abonament radiowo-telewizyjny, bo w tym tygodniu rząd ma pokazać projekt przepisów o nowym abonamencie. Jak on będzie ściągany, to każdego przecież także interesuje, bo są to pieniądze, które będzie trzeba wpłacać. Choć powiedzmy, że wpłacać powinno się również dzisiaj, bo takie są przepisy. No i także Senat zajmie się przepisami Komisji Weryfikacyjnej do spraw reprywatyzacji w Warszawie. Tutaj też wiele różnych analiz, które mówią, że nie należy łączyć władzy wykonawczej, administracyjnej z sądowniczą, a takie kompetencje miałaby mieć ta komisja. No i oczywiście 1 marca, Narodowy Dzień Żołnierzy Wyklętych. Więc bardzo, bardzo dużo tego, panie profesorze. Czeka nas ciekawy tydzień. No ciekawe oczywiście z wielu aspektach, też ważne, jeśli bierzemy pod uwagę rozstrzyganie pewnych kwestii, a jeśli chodzi o rocznicowe sprawy, one też się już odbywają, bo pamiętajmy, że mamy 1 marca, mamy środę popielcową, więc to pewien moment zadumy, więc wiele marszy na przykład jest organizowany, czy było organizowany teraz w niedzielę, no z racji oczywistych, że to troszkę mogłoby naruszać taką powagę, czy też ten postny dzień tak ważny dla katolików. Bardzo dziękuję, pan profesor Mieczysław Ryba, na początku tygodnia. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję uprzejmie. Szczęść Boże. Szczęść Boże.
pan dr Tomasz Kowalski, wykładowca w Instytucie Informatyki w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej. Szczęść Boże, panie doktorze. Panie doktorze, no dzisiaj może taki, wydawałoby się na pozór, temat, który mógłby być omawiany każdego dnia, no, więc poniedziałek, koniec lutego też jest dobrym dniem, mianowicie o portalach społecznościowych, o usługach społecznościowych, którymi dysponujemy, o naszym bezpieczeństwie, naszej prywatności, a równocześnie no, powiedziałbym takim uzależnieniu, wciągnięciu i brakiem bezpieczeństwa i brakiem prywatności, bo ta granica wydaje się być już bardzo cienka, a może nawet przekroczona. Mam tu na myśli sobotni artykuł także w naszym dzienniku, który został opublikowany pańskiego autorstwa. Artykuł Sieć pod kontrolą, o przejawach cenzury, o tym, że portale społecznościowe przestają być platformami wyłącznie komunikacji, ale stają się też miejscem, dzięki którym ktoś zaczyna mieć władzę, dlatego że posiada informacje, które zresztą sami przekazujemy. No i ciekawy moment także o braku przetargów, braku konkursów na dołączanie portali społecznościowych na strony instytucji publicznych. Przyznam szczerze, że do tej pory w ten sposób nie spojrzałem na ten wątek sprawy, a wydaje się być jakby zupełnie oczywisty i tak oczywisty, że zniknął z pola widzenia. To się zgadza oczywiście. No tutaj portale społecznościowe nie są zjawiskiem nowym. Już się trochę oswoiliśmy z ich obecnością i spora część ludzi z nich praktycznie korzysta. Narzędzie jak każde inne, w tym sensie, że oczywiście samemu narzędziu nic jakby zarzucić nie można. Natomiast jak z każdym narzędziem, znaczy można by powiedzieć, że w zasadzie każdy obiekt, każdy przedmiot, każda usługa może by to potraktować jako narzędzie, a z drugiej strony jako broń w pewnym sensie. Chociaż może w dzisiejszych czasach nawet w coraz większym sensie jako broń. No cóż, portale społecznościowe, nowa forma mediów, prawda? O tym na antenie Radia Maryja Telewizji Trwam no nieraz rozmawialiśmy. W takim pozytywnym znaczeniu. Prawda? Nowa forma mediów, obok radia, obok telewizji, obok prasy. No i tak jak każde inne media, tak i tutaj może się pojawić to niebezpieczeństwo, że ktoś będzie próbował je zawłaszczyć i wykorzystywać do własnych celów. To jest jeden aspekt. No, a z drugiej strony mamy jakby istotną różnicę jakościową w postaci takiej, że usługi społecznościowe, a więc te nowe media, no, tworzone są w zasadzie przez samych użytkowników. Trzeba bowiem pamiętać i mieć cały czas na uwadze, że ci najwięksi gracze na rynku, oni tylko dostarczają treść, natomiast sami tej treści nie tworzą. Nie są autorami. Możemy powiedzieć, że są w całym procesie komunikacji takimi dobrymi duchami, takimi dobrymi pomagającymi na wszystkim usługodawcami, którzy po prostu i tylko wyłącznie ułatwiają nam komunikację. Więc trzeba się dobrze zastanowić, czy jeśli dzieje się coś niepokojącego, to gdzie jest problem, czy to faktycznie jest problem usługodawcy, czy problem naszych użytkowników. No i jak? Wydaje się, że no właśnie. W dużej mierze użytkowników jednak. W końcu te treści są przez kogoś, mają autora, czy to są pisane, czy to jest utwór w postaci dźwięku, czy to jest utwór w postaci nagrania wideo. Ktoś za tym stoi. Zwykli ludzie coraz częściej jednak te, powiedzmy, klasyczne media, choć nie wiem, czy to jest właściwy termin, przejawiają tą tendencję, że więcej się skupiają na publikowaniu przy użyciu platform społecznościowych, a mniej przy użyciu tych swoich, powiedzmy, natywnych środków. Czyli obserwujemy takie przenoszenie coraz większej ilości informacji, kumulowanie jej w jednym miejscu, czyli centralizacja. Bo wszystko
też już tak zaczyna być z sobą połączone, że praktycznie czy aplikacje na telefonach komórkowych, czy no założenie jakiegoś e-maila powoduje, że muszę podać stary adres e-mailowy, tych weryfikacji albo numer telefonu komórkowego, tych weryfikacji jest tyle, no również po to, że chce się zdobyć i powiązać ze sobą przeróżne informacje na temat użytkownika. No i w związku z powyższym także niejednokrotnie możemy zostać wykluczeni z jakiejś społeczności czy z możliwości oddziaływania, jeśli nie zgadzamy się na politykę prywatności tak zwaną poszczególnych usługodawców, jak pan to nazwał, a ta polityka prywatności jest opisana najczęściej w tylu tomach w elektronicznych plikach, że po pierwsze nie jesteśmy w stanie tego przeczytać, po drugie nie jesteśmy w stanie bardzo często tego zrozumieć, ponieważ tak to jest pisane, raczej żeby tego specjalnie nie rozumieć, żeby później ewentualnie w sądzie zawsze usługodawca mógł się wybronić. Jest kilka aspektów tych spraw, o których ojciec w tej chwili powiedział. Z mojej perspektywy wygląda to szczególnie ciekawie, bo mając też doświadczenie zawodowe od strony technicznej, a więc od tworzenia różnego rodzaju usług internetowych, no z jednej strony należy powiedzieć, że przecież te wszystkie wiadomości, które zbieramy u użytkowniku, no, nie robimy tego bez wyraźnego powodu. Tym powodem zwykle jest, i mam nadzieję, że tak jest, jest szczera chęć zrobienia z tymi danymi czegoś dobrego. Jeśli ja proszę o zapasowy adres e-mail lub podanie numeru telefonu, to należało przyjąć, że ja jako usługodawca mam dobrą wolę i na przykład chcę wykorzystać ten numer telefonu jako tak na przykład narzędzie do dwuskładnikowej autoryzacji, a więc chronić użytkownika przed ewentualną kradzieżą jego danych, przed niepowołanym dostępem do konta. Być może potrzebuje zapasowy adres e-mail, dlatego że może nie jest to wcale oczywiste dla wszystkich, ale e-mail jest jednak usługą zawodną. Trzeba o tym pamiętać, że e-mail przypomina trochę kartkę pocztową, którą wysyłamy i mamy nadzieję, że dojdzie. To nie jest list polecony z potwierdzeniem odbioru. To jest rzecz zawodna. Tak więc jeden aspekt to jest ten, że zbieramy te dodatkowe informacje, te dodatkowe dane użytkowniku dla, powiedziałbym, jego pożytku. Dla świadczenia lepszej usługi. Ciekawe jest to, gdy faktycznie zbierane są dane, które wydaje się nie mają jasnego przełożenia, do czego będą wykorzystane i w jaki sposób. I te polityki prywatności, o których ojciec wspomniał, też formułowane są na dwa sposoby. Część z nich faktycznie jest niesamowicie rozległa objętościowo, pisana językiem prawniczym, bo w zasadzie powinny być. Z drugiej strony brakuje wypunktowania najważniejszych cech i być może takiego krótkiego opisu, co i z czym będziemy wiązać, w jaki sposób używać. Doktor Aldona... Drugi rodzaj polityki z kolei jest taki, że pisane są zbyt ogółowo. I to też jest problem. Będziemy wykorzystywać to, co zbierzemy, my i nasi partnerzy. No to równie dobrze można by nic nie napisać, prawda? Panie doktorze, doktor Aldona Ciborowska także w artykule poświęconym tym zagadnieniom zatytułowanym Nowa dyktatura zwraca uwagę na pewne podobieństwo schematu biografii, no, między innymi założyciela jednego z chyba najbardziej dzisiaj popularnych portali społecznościowych, Marka Zuckerberga, z Billem Gatesem, z George'em Sorosem. Każdy z nich po zdobyciu, pisze, po zdobyciu miliardów staje się poprawiaczem świata, filantropem, recenzentem współczesności według globalistycznego szablonu i zwraca uwagę także na najnowszy list Zuckerberga z 16 lutego, sprzed 11 dni, budowanie globalnej społeczności
przez niektórych także ten list został okrzyknięty manifestem. No tutaj prymat grup nad indywidualnymi osobami, ekosystem serwisu, walka z fałszywymi treściami, udział w społeczeństwie obywatelskim, likwidacja terroryzmu, walka ze zmianami klimatycznymi, zapobieganie pandemii i jeszcze wiele, wiele innych moglibyśmy zacytować tych tez. I pisze pani doktor, że z pewnością nie jest dziełem przypadku, że owe postulaty pokrywają się z ideami zarządzania globalnego, które reprezentują również Gates, Soros, Sachs, Obama, Clintonowie, Zbigniew Brzeziński, Klub Rzymski i Dawid Rockefeller. A więc płaszczyzna komunikacji staje się równocześnie płaszczyzną skrojonych treści, które mają układać się, miałyby układać się w określony manifest. Tak rozumie tę tezę. Ciekawa teza. No, gdy się ma znaczącą pozycję na świecie, gdy się ma narzędzia o globalnym zasięgu i gdy się ma fundusze znaczne, jeśli nie nieograniczone, do działania, nie dziwi tutaj, że niektórzy czują się zobowiązani wręcz poprawiać świat. Jakimiś demiurgami. Ja reprezentuję zupełnie inną pozycję. Ja sądzę, że każdy z nas zasługuje na prywatność i zasługuje na swobodę i zupełną wolność podejmowania decyzji. Oczywiście w pewnym rozsądnym zakresie, który nie szkodzi w żaden sposób społeczeństwu. No, wydaje się, że wszystko mi wolno, choć nie wszystko wypada. Poza tym to, co robię, powinno dotyczyć przede wszystkim mnie i nie mieć wpływu na innych, szczególnie na tych, którzy się ze mną nie zgadzają w jakimś stopniu. Należałoby się uszanować. Więc ja gorąco i zawsze wspieram rzeczy, które odznaczają się decentralizacją i odznaczają się pewnego rodzaju neutralnością. Ta neutralność może się wyrażać w postaci technologii, które na przykład używam w moim rozwiązaniu. Liczy się otwartość. Chciałbym ja jako użytkownik pewnych usług wiedzieć, co się dzieje z moimi danymi, wiedzieć, gdzie są przechowywane, w jaki sposób wykorzystywane, a co najważniejsze i w sumie coraz rzadziej spotykane. Chciałbym mieć możliwość bezproblemowego wycofania się z usługi. To jest rzecz, która jest naprawdę coraz trudniejsza do osiągnięcia w dzisiejszych czasach. W końcu mieliśmy niejedną historię i pewien mały niestety krzyk publiczny, gdy w pewnym momencie, nawet na szczeblu Parlamentu Europejskiego, poruszano kwestię tego, czy i komu, w jakich przypadkach i oczywiście jak to osiągnąć, przysługuje prawo bycia zapomnianym. Dosłownie tak to zostało nazwane. Chodziło tutaj o pewnego rodzaju cenzurowanie wyników wyszukiwania w wyszukiwarkach internetowych, a więc być może po jakimś incydencie pewne osoby chciałyby, aby ta rzecz w jakoś naturalny sposób poszła w niepamięć. W czasach internetu jest to nieco trudniejsze. W przypadku portali społecznościowych podejrzewam, że równie trudno jest się zupełnie wycofać w świecie, w którym informacja krąży, jest przekazywana od użytkownika do użytkownika. Ciężko ją zupełnie powstrzymać, a już na pewno nie idzie jej wycofać. To trochę przypomina plotkę, która raz puszczona w obieg i gdy nada się jej odpowiedniego dynamizmu, odpowiedniego tempa, no czyni ogromne zniszczenia, jest nie do zatrzymania. Czyli tutaj też z pewną obawą spoglądam na usługi portalów społecznościowych, które bardzo ułatwiają, no powiedzmy wprost, plotkowanie. Ta walka z fałszywą informacją, no to jest ciekawy wątek w dzisiejszych czasach. Każdy z nas, wydaje się, że każdy z nas życzyłby sobie otrzymywać prawdziwe informacje. Z drugiej strony, panie doktorze, przepraszam, że też wejdę. Otóż no często jest tak, że sami użytkownicy i
ta dyfuzja informacji w internecie powoduje, że przełamywany jest monopol mediów mainstreamowych, które najczęściej należą do określonych także koncernów. W związku z tym, no choćby oddziaływanie na kampanię wyborczą, w Polsce także była diagnoza, że uczestnicy internetu mocno wpłynęli na wizję tej kampanii, na odbiór społeczny kampanii choćby pana prezydenta Andrzeja Dudy, więc no jest też ta strona tego wszystkiego, tylko że jak w tych stronach się nie pogubić? No i na koniec, co by pan radził, panie doktorze, takiemu przeciętnemu użytkownikowi internetu, czy wchodzić wszędzie, czy wiązać z sobą wszystko w imię jakiejś wygody, wszystko co nam podpowiadają w sieci, bo przecież tych podpowiedzi jest mnóstwo, krok po kroku, po kroku, po kroku, po kroku, zatwierdź i niby wszystko mamy związane, no ale później problem z wycofaniem. Przede wszystkim ostrożność. To jest tak oczywiste. Ostrożność i jaka tak pewnego rodzaju rozwaga, zdrowy rozsądek, którym musimy się kierować w każdym obszarze naszego życia, obowiązuje także w zakresie usług internetowych. Proszę pamiętać, że pozostawiam tu jakby na boku kwestię tego, kto i czym ma ochotę dzielić się z innymi ludźmi. To jest jego, powiedzmy, osobista sprawa. Nie wnikam. Natomiast wydaje się, że dużo większą ostrożność należy zachować po stronie odbiorcy. I nie jest to ostrożność szczególnie różna od tej, z którą powinniśmy się obnażać w podejściu czy do prasy, czy do radia, czy do telewizji. Są pewne źródła, którym możemy zaufać bardziej, innym możemy zaufać mniej. I sam fakt, że ktoś coś powiedział, napisał, zamieścił, jeszcze nie oznacza, że to jest prawdziwe. Przy czym w przypadku mediów społecznościowych szczególnie łatwo jest rozpowszechniać te nieprawdziwe informacje. I ja nie sądzę, aby usługodawca miał jakąkolwiek szczególną intencję, aby określać, co jest prawdą, co nie. Nawet nie mogę sobie wyobrazić, jakby mógł to robić. Więc za każdym razem, gdy słyszę o tym, że usługodawca bierze się w jakiś sposób za kontrolowanie przepływu informacji, no to przechodzą mnie ciarki. A tak się... Z tego czasu w internecie można było znaleźć taki komiks, który przedstawia budynek. Budynek z drewna, który jest rozbierany przez sporą ekipę ludzi. I na tym budynku, na jego ścianach widać resztki napisu prywatność. Ten napis oczywiście zanika, dlatego że zrywane są deski z tego budynku. W środku siedzi para na kanapie, przytulona do siebie, widać wyraźnie przestraszona tą sytuacją. Natomiast ciekawe jest to, że ta ekipa, która rozbiera im domek z napisem prywatność, z tych samych desek zbija płot dookoła domu z napisem bezpieczeństwo. To taka rzecz do przemyślenia, ile z tego, co się dzieje wokół nas, na portalach społecznościowych, a w szczególności w kontekście politycznym, jest w jakiś sposób przepychane i wydaje się, że nawet wymaga się akceptacji dobrowolnej pewnych zachowań pod szyldem zapewnienia nam bezpieczeństwa. Pewnie tak, ale kosztem prywatności wolałbym nie. Jest to ale. Bardzo dziękuję, bo o tym ale no, warto to rozkminić, warto o tym pamiętać, warto to także rozważyć. I dlatego ta rozmowa. Bardzo dziękuję. Pan dr Tomasz Kowalski z Instytutu Informatyki Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej. Bóg zapłać za rozmowę. Dziękuję bardzo.
Ekonomista, pani doktor Gabriela Masłowska, poseł na Sejm Rzeczypospolitej, nasz gość. Szczęść Boże, pani doktor. Szczęść Boże. Pani poseł, teraz coś dla tych, którzy są spółdzielcami, którzy funkcjonują w ramach spółdzielni mieszkaniowych. Ten temat jest pani doktor szczególnie bliski i informuje pani także słuchaczy, co w zakresie spółdzielni mieszkaniowych dzieje się, zmienia się, jak spółdzielcy powinni na te zmiany się przygotowywać, reagować, więc przygotowywany jest także projekt ustawy w zakresie spółdzielni mieszkaniowych i w związku z tym poproszę panią poseł o przedstawienie pewnych założeń i też kontrprojektów, czy o projektów obok, bo nie wszystkie są przecież kontra, które zgłaszają także inne kluby poselskie. Rząd Prawa i Sprawiedliwości w 2007 roku, dokonując zmiany w ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych, wprowadził zasadnicze zmiany. Dotyczyły one przede wszystkim ułatwień w uzyskaniu praw członków, praw własności do lokali, za które to lokale wcześniej zapłacili, pokrywając w całości koszty budowy, a na gruncie ówczesnych przepisów nie mogli być ich właścicielami, ale także zmiany te dotyczyły działalności spółdzielni pod kątem zwiększenia praw członków i większych praw członków, zwiększenia także obowiązków zarządów spółdzielni. Mimo wszystko ta dziedzina naszego życia społecznego wymaga dalszych regulacji, ponieważ w większości spółdzielni mieszkaniowych jednak mamy zastrzeżenia, członkowie mają zastrzeżenia, zgłaszają problemy, jeśli chodzi o zarządzanie, niedostateczną gospodarność, łamanie praw członków, brak należytej kontroli. Obecny rząd Prawa i Sprawiedliwości systematycznie porządkuje różne dziedziny naszej gospodarki, naszego życia społecznego, oczywiście nie zaniedbując także tych kwestii. Ponieważ w spółdzielniach mieszkaniowych mieszka 1/3 Polaków, to jest ogromna sprawa, ogromna rzesza ludzi. Zmiany te wymagają solidnego przygotowania i bardzo rozsądnego podejścia. My rzeczywiście nad tym, można powiedzieć, czuwamy. Przygotowywane są takie zmiany, one już kilka miesięcy temu uzyskiwały formę pewnych projektów czy propozycji rozwiązań. W tej chwili dojrzewa jak gdyby ten projekt, on jest ostatecznie przez legislatorów Prawa i Sprawiedliwości sprawdzany, szlifowany. Nie chcemy działać pochopnie, a potem wprowadzać serii autopoprawek, jak to czasem czynią, próbują czynić niektóre kluby. I chcielibyśmy w tym projekcie takie rzeczy uregulować, które budzą zastrzeżenia głównie samych zainteresowanych, czyli samych członków spółdzielni. Największym problemem podnoszonym najczęściej przez spółdzielców jest brak należytej kontroli. Jak wiemy, spółdzielnie to majątek prywatny, wobec tego na gruncie dotychczasowych przepisów o Najwyższej Izbie Kontroli nie podlega kontroli Najwyższej Izby Kontroli. Dlatego próbujemy w tym momencie dokonać zmian, jeśli chodzi o związki rewizyjne i zarówno krajowe, jak i regionalne związki rewizyjne. Mieliśmy do czynienia z sytuacją, dotychczas mamy do czynienia z taką sytuacją, że lustracje prowadzone przez związki rewizyjne nie są do końca rzetelne. Tym bardziej, że w takich związkach zasiadają sami prezesi spółdzielni w różnych ich organach, de facto kontrolują samych siebie. Wobec tego jest to jedna z przyczyn nie do końca szczegółowej, odpowiedzialnej kontroli, a na taką potem w sądach powołują się na przykład zarządy spółdzielni, jeśli trafia sprawa
do sądu. Próbujemy wobec tego w takim projekcie tak wprowadzić przepisy, które uniemożliwiają członkom zarządu lub rady nadzorczej spółdzielni być jednocześnie członkiem rady nadzorczej krajowego czy regionalnego związku rewizyjnego lub zasiadać w innych organach, bo w tym momencie powinien tracić członkostwo taki ktoś zarówno w radzie czy też w zarządzie spółdzielni. Zmiany przepisów wymaga także kwestia zbyt małej przejrzystości i dostępności członków do dokumentów, które świadczyłyby o kosztach zarządu czy administracji, a szczególnie kosztów wynagrodzeń pracowników administracji, także pracowników zarządu. Wprowadzamy wobec tego taki obowiązek, który zresztą potwierdził Sąd Najwyższy w składzie 7 sędziów, że umowy o pracę członka zarządu czy pozostałych pracowników należy traktować jako umowy z osobą trzecią tak zwaną i że członek powinien mieć prawo wglądu do takich dokumentów. Niedopuszczalne jest także kontynuowanie procederu takiego oto, że spółdzielnie zaciągają kredyty czy pożyczki w bankach pod zastaw funduszu remontowego. Fundusze remontowe mają ściśle określone przeznaczenie. Są to opłaty członków na remonty i na inne rzeczy nie mogą być one przeznaczane poza remontami. Nie można wobec tego używać remontów jako zabezpieczenia dla zaciąganych kredytów w kwotach ogromnych często, ponieważ potem kończy się to tym, że rosną opłaty na fundusz remontowy i członkowie nie mają wglądu, bo jeśli chodzi o zabezpieczenie na nieruchomości, czyli na hipotece, to tam potrzebna jest zgoda większości właścicieli. Natomiast spółdzielnie robią tutaj unik i zaciągają kredyty w oparciu o posiadane środki bieżące, czy na przykład na fundusz remontowy. Chcemy, aby takie rzeczy dalej się nie działy, nie były możliwe. Również bardzo ważną rzeczą jest, ażeby rozliczanie wpływów i wydatków, czyli kosztów utrzymania i eksploatacji nieruchomości, odbywało się poprzez ewidencję dla każdej nieruchomości. Mało tego, ażeby wynik takiego rocznego rozliczenia w postaci niedopłaty lub nadpłaty przypadającej na daną nieruchomość był precyzyjnie przedstawiany w sprawozdaniu rocznym, ponieważ ułatwiałoby to w znacznym stopniu śledzenie przez członków zainteresowanych, na jaki cel przeznaczane są ich środki, które ponoszą, a powinny być one wykorzystane tylko na daną nieruchomość. Jeśli takiego rozliczenia nie przedstawia zarząd na walnym lub jeżeli, to się także dzisiaj dzieje, nie wprowadza pod obrady walnego projektów uchwał zgłaszanych przez członków albo projektów poprawek do tych uchwał. One są lekceważone, nieprzygotowane przez zarząd, sprawdzone pod względem formalnym i nie poddane pod głosowanie. Taka sytuacja nie może być dalej tolerowana. Zarządy nie mogą dalej lekceważyć w ten sposób praw członków. Dlatego będziemy proponować tutaj sankcje w projekcie, mianowicie takie, że jest nieważna uchwała o udzieleniu absolutorium dla zarządu, jeżeli nie wykona takiego zadania. W dzisiejszej sytuacji wielu rodzin, gdzie nie ma pracy, gdzie emeryci, starsze osoby nie mogą poradzić sobie z zapłatą za leki, utrzymanie, a koszty utrzymania mieszkań są stosunkowo w Polsce duże w ogólnych wydatkach rodziny, mamy do czynienia z zaleganiem w opłatach. Czasem są przypadki losowe i mamy takie przepisy obecnie, że jeżeli nawet taka osoba, która została pozbawiona prawa do lokalu, najpierw członkostwa, potem prawa do lokalu, grozi jej eksmisja, jeżeli taka osoba przy pomocy rodziny czy w inny sposób zdobędzie takie środki, ureguluje zaległości, zadłużenie, to mimo wszystko sprawa jest w sądzie, to
rzeczy. Oczywiście sądy mogą różnie postąpić, ale mamy wiele doświadczeń tego typu, że nie są przywracane prawa do lokali. Chcemy, aby ten przepis przeredagować, że jeżeli istnieje taka sytuacja, jeśli dana osoba, zanim zapadnie decyzja w sądzie drugiej instancji, a mieszka dalej w tym lokalu, to taka osoba ma prawo domagać się przywrócenia członkostwa i przywrócenia prawa do lokalu, jeśli zmobilizowała się, zdobyła się na ten wysiłek ogromny, aby jednak to zadłużenie pokryć. Często jest tak, jak wspomniałam, że umiera jedna osoba z małżeństwa, zostaje druga z dziećmi i ma przejściowe trudności. I mimo, że i trafia sprawa do sądu eksmisję, i mimo, że zapłaciła ten dług, to jednak została pozbawiona prawa do lokalu. Nie możemy dalej na to pozwolić. Trzeba także wprowadzić wiele przepisów ułatwiających podział spółdzielni. Mamy do czynienia często z wielkimi spółdzielniami do 20 tysięcy członków. Są tam wyodrębnione osiedla, mają oddzielną administrację. Jeśli jest oczekiwanie takie i racjonalność w tym, żeby podzielić taką dużą spółdzielnię na mniejszą, trzeba, aby te przepisy były bardziej sprzyjające, bo dotychczasowe przepisy w tym zakresie są niewystarczające i powodują przewlekłość postępowania nawet na kilka lat. To są tylko niektóre przykłady kadencyjność zarządów. Otóż członkowie spółdzielni mieszkaniowych domagają się bardzo często w kontaktach z nami, domagają się wprowadzenia kadencyjności zarządu, dlatego że głównie prezesa, dlatego że często te funkcje pełnią osoby przez kilkadziesiąt lat i mające pewne układy, możliwości, kontakty także z wymiarem sprawiedliwości i tak dalej. I często nie można po prostu dokonać zmian we władzach spółdzielni. Także z drugiej strony mamy do czynienia z dużą nieświadomością, jeśli chodzi o członków spółdzielni, brakiem znajomości przepisów prawa, bo też trzeba powiedzieć, że z aktywnością w spółdzielniach mieszkaniowych członków nie jest najlepiej, że nawet na gruncie obecnych przepisów mogliby wiele zmian dokonać przy większej aktywności, uczestniczeniu na przykład w zebraniach walnych. Ale oczywiście brak możliwości realnego wpływu, wiadomo, że zniechęca do takiego udziału i tu mamy błędne koło. Dlatego będą to przepisy szły w tym kierunku, żeby po pierwsze zwiększyć kontrolę nad majątkiem i środkami członków przez nich samych, ponieważ oni, to są ich pieniądze, to są pieniądze z wpłat zarówno na budowę lokalu, jak potem na bieżące funkcjonowanie. I jednocześnie wprowadzić pewne sankcje za łamanie tych przepisów. Natomiast projekty, przepraszam ojcze, które się pojawiają jako projekty także dotyczące tej kwestii, one są różne. Część z nich, jeden z tych projektów, który wpłynął ostatnio, zawiera nasze przepisy, które my kiedyś składaliśmy podczas poprzedniej kadencji, które nie zostały uchwalone, ponieważ trzeba zauważyć, że przez poprzednich 8 lat, mimo zapowiadanej wielkiej rewolucji w spółdzielniach mieszkaniowych, jednak nie wprowadzono żadnych zmian, nie tylko że rewolucji, ale żadnych zmian. Te 8 lat był okresem straconym. Część z tych przepisów jest jak gdyby powieleniem naszych wcześniejszych propozycji. W części już widzę, że autorzy się na tym etapie już wycofują, zanim jeszcze poddany został po procedowaniu. Inne są bardziej radykalne. My oczywiście jesteśmy gotowi nad wszystkimi propozycjami pracować, nad wszystkimi propozycjami się pochylić i tak, żeby wybrać najkorzystniejsze przepisy i ten proces usprawniania spółdzielczości mieszkaniowej troszeczkę posunąć do przodu. Wtedy dodajemy pniec, imbir, sól i dalej się potwierdza. Masło rozpuścić, sypać masło rozpuszczalne.
zwane konwencją, wsypać mąkę wulkaną, rozprowadzić jedną łyżką taką wazową juty, to poza zapiekankiem, poza smaczkiem i z powrotem dodajemy do juty, poza smaczkiem, kurachła i mąki wulkaną. Dodajemy przed podaniem, posypujemy na skąpie troszkę.